Czeka cię największa walka. Walka o właściwy wybór. Zemsta czy przebaczenie? Co wybierzesz? No ten film pokazuje, że to są postaci, które warto naśladować. Każdą rolę wkładam serce, no wkładam siebie. W przypadku tak ważnej postaci, jaką była matka Róża Czacka, no to ta odpowiedzialność i ta chęć zrobienia tego jak najlepiej, no jest przeogromna. I to był jedyny taki moment w mojej chyba dotychczasowej karierze, kiedy mogłem się w ogóle zbliżyć chociaż o krok do tego ogromnego cierpienia, którym są naznaczone mury warszawskiej woli. Ten film jest dłutem, który rozbija pomnikowość Wyszyńskiego, bo pokazuje żywego bohatera. I na tym nam najbardziej zależało. Ten scenariusz nie jest typowym scenariuszem, który od początku do końca prowadzi nas przez jakąś historię. On prowadzi przez wnętrze człowieka. Z posągu robimy żołnierza, z posągu robimy autentycznego człowieka, który walczy o życie nie tylko swoje, przede wszystkim o życie powstańców. Możemy tak bardziej te postaci zobaczyć jako ludzi z krwi i kości, którzy też mają swoje dylematy, wątpliwości. Temat, który próbujemy poruszyć, jest, wydaje się być bardzo aktualny. Zemsta czy przebaczenie? Przed tym wyborem każdy staje. Propozycją, żeby wejść głębiej, wejść w siebie, do swojego sumienia i zadać sobie też to ważne pytanie. Czy ja jestem w stanie wybrać pojednanie? Poznajmy w takim razie całą załogę. To jest coś niesamowitego, że to jest coś więcej niż film. Bo to już jest proces kulturotwórczy. Po filmie po prostu wyszedłem oszołomiony, bo takie na mnie zrobił wrażenie. Myślę, że to jest film, który ma moc przemieniania ludzi. Ten film jest bardzo interesujący i na pewno go polecam. Polecam wszystkim, nie tylko ludziom wierzącym, myślę, że warto go zobaczyć, a przede wszystkim polecam młodym. Wzruszenie, ogromne wzruszenie, że robimy film wojenny, zrobiliśmy film wojenny o tak wielkim człowieku. Był to dla mnie duży zaszczyt, że mogę wziąć udział w produkcji o człowieku legendzie. Cieszę się, że powstał film o kardynale Wyszyńskim. Wzbudza we mnie ogromną wdzięczność za czasy, w których żyjemy. To nie będzie film, który dzieli, a łączy. Taka troska o wszystkich ludzi, bez względu na to, po której stronie barykady stali. Słowa się plączą, myśli krążą, tak. Ale to świadczy tylko o tym, że no, to był dobry film. Tak. Czy wiedzieliście, że Stefan Wyszyński w czasie wojny przemycał broń, że z zimną krwią pomagał powstańcom w obliczu śmierci? Wyszyński, Zemsta czy Przebaczenie to nieznana historia, która już niebawem we wrześniu pojawi się na ekranach polskich kin. Do zobaczenia!